Tomasz Lis, witam Państwa. Zaczynamy od opozycji, która w zeszłym tygodniu udowodniła, że wywalenie się na twarz nie wymaga napotkania przeszkody, dołka czy nawet skórki od banana. Czasem, by wywalić się na twarz, wystarczy zrobić krok. Krok bezmyślny. Co do zasady, liberalizacji aborcji w Polsce nie będzie, w każdym razie nie w tej kadencji i nie w następnej. Wiedzą to doskonale na przykład Jarosław Kaczyński i Krystyna Pawłowicz, którzy wkrótce doprowadzą razem z koleżankami i kolegami do pełnej delegalizacji aborcji w Polsce, w związku z czym zupełnie spokojnie mogli zagłosować za skierowaniem do komisji projektu ustawy liberalizującej aborcję, który to projekt za chwilę i tak utopią. Opozycja oczywiście też doskonale wie, że liberalizacji aborcji nie będzie, w związku z czym kilkudziesięciu posłów opozycji głosowało albo przeciw skierowaniu projektu liberalizacji do komisji, albo udało, że ich nie ma na sali. Posłowie ci zgrzeszyli więc podwójnie, przeciw moralności i rozumowi. I zaprawdę nie wiem, który z grzechów w tym przypadku jest większy. Okazali brak szacunku dla wyborców, co politycznie ich dyskwalifikuje. Wykazali się też brakiem politycznego sprytu, a dokładniej polityczną głupotą, co również ich dyskwalifikuje. Bo w sumie nikt im nie łamał kręgosłupa, nie kazał głosować za liberalizacją aborcji, której nie chcą. Kazał tylko głosować za ukłonem w stronę obywateli chcących liberalizacji. To najwyraźniej dla owych przedstawicieli opozycji było zbyt wiele. Kaczyński i wielu posłów PiS-u zrobiło jak w piłce nożnej. Krok do przodu i część opozycji została na spalonym. A część jest na tyle znacząca, że można mówić o kompromitacji całej opozycji. Krótko mówiąc, liberalizacji i tak by nie było, ale wystarczał gest szacunku, gest zrozumienia, gest uznania dla obywatelskiego zaangażowania. Gest, symbol, znak. Tego zabrakło, co może zrodzić poważne skutki polityczne, a w zasadzie już zrodziło, a także spowodowało, że leją się łzy, padają przeprosiny, sypią się kary, słychać samokrytykę. Chciałabym powiedzieć wprost, że przepraszam za tę niedopuszczalną sytuację, w której opozycji zabrakło kilku głosów, aby skierować projekt obywatelski do prac komisyjnych. Teraz po fakcie to myślę sobie, że nie myślałam, że takie będą skutki tego, że mój głos może w ogóle cokolwiek znaczyć. Niektórzy, trzy osoby nie podjęli tego, nie wywiązali się, złamali dyscyplinę i muszą się liczyć z konsekwencjami. Czuję, że głosami Nowoczesnej zawiedliśmy naszych wyborców, sympatyków. Symbolicznie się zawiesili. I mój gość, pierwszy gość, Rafał Trzaskowski, Platforma Obywatelska, kandydat na prezydenta Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Boli pana klatkę piersiową? Od poczucia odpowiedzialności. Moja bardzo wielka wina. Akt skruchy permanentny od paru dni. Tak, dlatego że no, trzeba było wyrazić skruchę, dlatego że kilkunastu moich kolegów i koleżanki no, wykazali się nie najlepszym instynktem politycznym, dlatego że trudno mówić tutaj o kwestiach światopoglądowych w momencie, kiedy chodziło o dopuszczenie do debaty. To ja będę teraz adwokatem diabła. Proszę. Adwokatem na przykład Marka Biernackiego. Uważam, że jestem Markiem Biernackim i uważam, że projekt liberalizujący ustawę jest skrajnie, powiedzmy, libertyński, lewicowy i uważam, że nie zasługuje na to, żeby być rozpatrywany. Więc głosuję za tym, żeby nie był rozpatrywany. Tak, tylko że tak. Marek Biernacki, wiemy jakie ma stanowisko i wszyscy zawsze to szanowali, jeżeli chodzi o kwestię głosowania nad ostatecznym projektem, który ma być uchwalany lub nie. Natomiast tutaj to centrum debaty się przesunęło, bo jeżeli powiem, że jeżeli mamy krańcowy, średniowieczny projekt po jednej stronie, to w tym momencie zadaniem opozycji jest to, żeby ta debata była jak najbardziej wyważona. Jeżeli mamy nawet projekt, z którym się większość nie zgadza, że jest zbyt liberalny, to należy przynajmniej dopuścić innego typu punkt widzenia do dyskusji, ponieważ nie ma lewicy w parlamencie i ten punkt... No to jest jej punkt, problem, się, nie wiesz. Punkt, no tak, ale ten punkt się przesuwa w innym miejscu i nie można chodzić na czarne marsze, nie można mówić...
Nie można mówić o tym, że Platforma wspiera ten kierunek i nie dopuścić do debaty tego typu projektu. Nie, do debaty. Przypominam, że na Czarnym Marszu to był protest przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej, a więc wyobrażam sobie, że wśród kobiet, które tam były, była cała masa kobiet, które wcale nie chciały liberalizacji, tylko chciały Mówimy o czym innym. Mówimy o pewnej równowadze w debacie. A czy ta równowaga nie spowodowałaby, że libertyński, liberalizujący zanadto według niektórych aborcję, czy zapisy aborcji w Polsce, projekt byłby przykrywką dla niecnych zamiarów Kaczyńskiego, PiS-u, prowadzących do delegalizacji. Problem polega na tym, że to była klasyczna pułapka, którą Prawo i Sprawiedliwość próbowało zastawić na opozycję. Myśli pan? Lewica być może swoją stronę też miała jakiś polityczny zamysł. Natomiast nie można w tego typu pułapki wpadać. Trzeba było jasno przede wszystkim komunikować pewne rzeczy, czyli kwestia dopuszczenia do debaty to jedno. Kwestia tego, że w Platformie Obywatelskiej są konserwatywni posłowie i dla nich niemożliwe będzie zagłosowanie za projektem, to nie było w sposób klarowny komunikowane. A poza tym ja myślę, że to też w pewnym sensie były oczekiwania w stosunku do opozycji. I tutaj po tym głosowaniu widać było, że opozycja nie do końca sobie poradziła z tym, żeby jasno zakomunikować, co chce zrobić i żeby nie dać się wpuścić w pułapkę. I stąd ta ocena naszych wyborców, tak bardzo emocjonalna. Ale czy to nie jest tak w takim razie, że po prostu pan zarzuca poniekąd Platformie opozycji, powiedzmy, za niski współczynnik hipokryzji? No trzeba było wysłać do komisji i tak by tam uwalili, jaki problem? Nie. Uważam, że jeżeli ktoś gra cynicznie, to nie można w tym momencie się pozwolić dawać rozgrywać. Ja myślę, że te emocje, które spowodowała ta decyzja, one nie tylko są podyktowane samą kwestią dotyczącą aborcji, tylko tym, że duża część naszych wyborców poczuła, że daliśmy się rozegrać. A partia tak dojrzała i doświadczona jak Platforma, nie powinna się dawać rozgrywać. Rozmawiacie ze sobą? Ale w ramach Platformy Obywatelskiej? Bo wydaje mi się, że to co pan mówi, to tak naprawdę jest pierwsza klasa podstawówki, jeśli chodzi o wiedzę polityczną. Stąd, bo pyta pan o to bicie się w pierś, stąd uderzyłem się parę razy w pierś i stąd moja również frustracja, ponieważ wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. Były 3 kluby, gdzie żeśmy jasno mówili o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zastawia pułapkę, gdzie było jasno powiedziane, po co to wszystko jest, gdzie była dyskusja o tym, że dopuszczamy tylko do debaty. Nikt nie powiedział, wiedząc na przykład, jakie jest stanowisko Marka Biernackiego. Marek, powiedz, co ty o tym myślisz? I on by powiedział, co o tym myślisz. Problem polega na tym, że część z kolegów, którzy się zachowali tak, jak się zachowali, nie brali udziału w tej dyskusji w sposób aktywny. Ale zostawmy to. Ważne jest co innego, że dzisiaj sytuacja jest taka, że ja zresztą to mówiłem z mównicy sejmowej. Dlaczego ja byłem na Paradzie Równości? Nie tylko dlatego, że mam bardzo liberalne przekonania, bo mam, ale uważam, że dzisiaj miejsce opozycji jest ze wszystkimi mniejszościami. Miejsce opozycji jest tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość próbuje deptać czy prawa kobiet, czy prawa obywatelskie. I był pan w sobotę na tej demonstracji? Byłem jako jedyny. No, nie było to przyjemne, dlatego że ponieważ to była głównie demonstracja Razem, w związku z tym tam był stawiany absolutny znak równości pomiędzy PiS-em a Platformą. Ba! Platforma była bardziej atakowana niż Prawo i Sprawiedliwość. Wiadomo, bo oni chcą zniszczyć liberalne centrum, żeby zająć jego miejsce. To oczywiście nie było łatwe, ale wysłuchałem tych głosów ze sceny, które były bardzo ostre. Uważam, że to jest kontrproduktywne, dlatego że jeżeli my się będziemy przez cały czas w tej chwili zajmować sobą i lewica będzie atakować nas, a my będziemy albo atakować lewicę, albo odbijać piłeczkę, no to tylko Prawo i Sprawiedliwość będzie na tym korzystać. Pozwalam się sobie z panem nie zgodzić. Z ich punktu widzenia to nie jest kontrproduktywne, ponieważ powtórzę, chcą was załatwić. Więc pytanie jest, jeżeli celem jest tylko doraźne osłabienie opozycji parlamentarnej po to, żeby opozycja pozaparlamentarna mogła się wzmocnić i nie będziemy sięgali poza nasz elektorat, tylko będziemy sobie próbowali zabrać ten elektorat, który jest, to jest prosta recepta na wygraną Prawa i Sprawiedliwości, więc apelowałbym tutaj o odrobinę dojrzałości. Platforma Obywatelska stara się zachowywać w sposób dojrzały i takie powinno Niektórzy być... Niektórzy mówią, że sprawiacie wrażenie raczej przejrzałych niż dojrzałych. No to już jest ocena tych, którzy takie formułują. Dobrze, ale panie redaktorze, tylko że proszę zobaczyć, powstała partia specjalnie, o tym chcę powiedzieć, Nowoczesna, która nowa, z ludźmi, z dobrą energią, większość z nich nie miała udziału w polityce, Katarzyna Lubnauer, zupełnie nowy lider i co? I nagle po 2 tygodniach się okazuje, że sami mają mnóstwo konserwatywnych posłów, okazuje się, że ale oni nie powstali, dlatego że uważali, że Platforma poszła za bardzo na prawo,
tylko dlatego, że uważali, że sprzeniewierzyliście się no, pewnym raczej właśnie liberalnym, no zgoda, ale, w sensie gospodarczym. Ale o tym mówię, znaczy, mamy partię, która miała być super liberalna i która świeża i otwarta i ona taka jest. A może się nie ma czego wstydzić, że są ludzie, że jest w Polsce partia, centrum, która chce tego, ale zgoda. Co... I prawica, i lewica nazywamy wstrętnym kompromisem. Już kończę, tylko chcę dokończyć myśl, że już dzisiaj się okazuje, że Nowoczesna się nie podoba, że Katarzyna Lubnauer już jest dzisiaj wrzucana do tego zbioru starych liderów. Znaczy, no, bądźmy dojrzali. To jest jakby też apel i do nas, ale też do naszych wyborców. To znaczy, no, nie można się w przeciągu dosłownie 2 tygodni nudzić daną formacją polityczną. Pan zarzuca szukać przez cały czas czegoś nowego. Nie zarzucam. Zarzucam brak cierpliwości. Ale to jest brak cierpliwości, który powoduje, że po tygodniu nudzimy się człowiekiem i nowym liderem, którym jeszcze przez sekundę byliśmy, przed sekundą byliśmy zachwyceni, jest formą infantylizmu. Znaczy, no ja nie chcę tak radykalnych tez formułować. Ja tylko mówię o tym, żeby się nie dać zwariować, dlatego że ja nie uważam, że elektorat jest infantylny. Ja uważam, że rzeczywiście jest bardzo dużo emocji, że były pewne oczekiwania wobec opozycji. Opozycja no, nie przeszła testu takiej dobrej mobilizacji, umiejętności gry z Prawem i Sprawiedliwością. Ten jeden test, bo mam nadzieję, że go zda w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach. I to powoduje to, że rzeczywiście nasz elektorat jest bardzo mocno rozchwiany. I teraz ja apeluję tylko o jedno. Przyznając się do pewnych błędów w koordynacji, w komunikacji i tak dalej, apeluję tylko o to, żeby się nie dać zwariować, dlatego że nie da się walczyć z Prawem i Sprawiedliwością bez opozycji parlamentarnej. I to nie może być tak, że jeżeli nawet się przydarzy jakaś wpadka opozycji, to my teraz mówimy jako elektorat, to my już tym panom dziękujemy i Platformie, i Nowoczesnej i będziemy budowali coś nowego, czym się rozczarujemy za 2 czy 3 tygodnie. Znaczy, bądźmy tutaj dojrzali, dlatego że bez współpracy opozycji parlamentarnej, pozaparlamentarnej, ruchów, które organizują czy współorganizują te organizacje, nie wygramy z Prawem i Sprawiedliwością. Ale czy nie jest tak, bo po tej, powiedzmy, niepisowskiej, tak powiedzmy, stronie. Z jednej strony teraz ta fala krytyki przeszła, ale z drugiej strony przez wiele tygodni albo miesięcy miałem wrażenie, że obserwuję daleko idącą powściągliwość pod tytułem, dobrze, to już nie krytykujmy tego Petru i tego Schetyny, bo będziemy szkodzić tym, których mamy. I per saldo potem się na końcu pojawia pytanie, czy nie krytykując, to my nie, pomagamy, czy nie szkodzimy? Ale krytykować zawsze można, no bo żyjemy w państwie demokratycznym. Można krytykować, można wytykać błędy, można mówić o konkretnych politykach i ich oceniać, to jest absolutnie naturalne. Natomiast sprzeciwiam się tylko temu, żeby powiedzieć, w momencie, kiedy 110 posłów Platformy zagłosowało za dopuszczeniem do debaty, a kilkunastu albo nie głosowało, tych, którzy byli w Sejmie, albo zagłosowało przeciw, no nie można mówić, że cała Platforma to prawda, jest 100% konserwatywna. I to, o czym pan powiedział, no nie ma się czego wstydzić, znaczy no my jesteśmy dużą formacją polityczną, w centrum, mamy bardzo mocne liberalne skrzydło, ale mamy również skrzydło konserwatywne i takie są dojrzałe partie polityczne wszędzie na świecie. I demokraci w Stanach Zjednoczonych mają bardzo konserwatywnych posłów w niektórych miejscach, mają bardzo liberalnych i nic dziwnego, że poseł Partii Demokratycznej z Tennessee i z Nowego Jorku mają zupełnie inne zapatrywania. A umiarkowanymi republikanami, jest jeszcze większy. I też naturalnym jest to, że mamy konserwatywny posłów i że też to ja na przykład miałbym duży problem, żeby wygrać na Podkarpaciu ze swoimi przekonaniami politycznymi. Dlatego nie kandyduję pana prezydenta. Dlatego kandyduję na prezydenta Warszawy. I też uważam, że nie można mówić, że żeśmy oszukali, tak jak mówi lewica, dlatego że ktoś, kto w Warszawie głosował na Rafała Trzaskowskiego na europosła, czy w Krakowie na mnie, a ktoś, kto głosował na Joannę Fabisiak, dokładnie wiedział, na kogo głosuje. Nie wierzę, że Joanna Fabisiak w Warszawie miała głosy zaprzysięgłych liberałów, którzy w tej chwili są rozczarowani, że ona jest konserwatywna, bo wiadomo, jakie ma poglądy. Czy to nie jest trochę tak, że ludzie mają pretensje do opozycji, do was z 2 względów? Pierwszy jest całkowicie irracjonalny. Mają do was pretensje, że sami są bezradni, że my wszyscy jesteśmy w zderzeniu z walcem. A druga pretensja, mają, powiedziałbym, pretensje potencjalne, to znaczy nos im mówi, że koalicja 2, 3, 4, jeśli nawet powstanie taka partii z panem Schetyną, panią Lubnauer, panem Czarzastym, ewentualnie Kosiniakiem, Kamyszem, to nie jest przepis na zwycięstwo. Jeżeli chodzi o tę pierwszą kwestię... I oczywiście w tym momencie pan Schetyna może powiedzieć, to sobie znajdźcie kogoś innego, wybierzcie albo stwórzcie partię. No,
to nie jest propozycja dla Malinowskiego. No dobrze, tylko bezradność, no, trzeba się zastanowić, mieć jakiś program pozytywny, a nie tylko i wyłącznie się frustrować. W tej chwili mamy wybory samorządowe i trzeba się skupić na tym, żeby te wybory wygrać. Tak, zamiast przegramy? Mówić, no to będzie bardzo trudno. Będzie bardzo trudno. Ja mówię tyle, trzeba iść tam, gdzie jest pole bitwy, próbować formułować program, rozmawiać z ludźmi i wygrywać wybory, bo w wyborach się tak naprawdę decyduje przyszłość tego kraju, a nie tylko wyłącznie się frustrować. Zwłaszcza, że jeszcze raz mówiąc o liderach, Ryszard Petru przestał być liderem, Katarzyna Lubnauer została liderem. Rozumiem, że takie było też oczekiwanie większości wyborców Nowoczesnej. I co? I po dwóch tygodniach już mamy totalną krytykę Katarzyny Lubnauer. Ona jest wrzucana właściwie do tego samego koszyka, co starzy liderzy. W związku z tym nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na tym, bo mamy liderów, oni zostali demokratycznie wybrani. Zastanówmy się na tym, jak wybrać wybory. Chce pan powiedzieć, że Donald Tusk jest bardzo silną kartą opozycji tak długo, jak nie przyjedzie do Polski? Ale jest sporo w tym prawdy, że byłoby takie oczekiwanie, że Donald Tusk nas zbawi. Założę się, że gdyby przyjechał do Polski, to w przeciągu 2 czy 3 tygodni okazałoby się, że to nie jest takie proste. Co więcej, uważam, że jeżeli... Pozostaje nam stworzyć rząd emigracyjny. Że jeżeli by powstała jakaś nowa partia, to znając choćby swoich przyjaciół, którzy też lubią narzekać, wytykać przede wszystkim błędy, okazałoby się, że za 2 czy 3 tygodnie ona by przestała być sexy. To znaczy, ja tylko apeluję o jedno. Punktujmy opozycję, wymagajmy od niej. Rozumiem, że wyborcy mogą sfrustrowani, tylko że to nie znaczy, że należy się od opozycji odwrócić, to nie znaczy, że należy szukać tylko i wyłącznie nowej formacji czy nowych liderów, tylko trzeba się skupić na tym, żeby wygrywać kolejne wybory i żeby stawiać na tych ludzi, którzy mają możliwość wygrać te wybory. Myślę sobie tylko... Nie, bo ja jeszcze tylko powiem jedno. Proszę. Jeżeli moi wyborcy chcą głosować na Trzaskowskiego, no to Trzaskowski wiadomo, jakie ma poglądy. Jeżeli chcieli głosować na Marka Biernackiego, to wiadomo, jakie oni mają poglądy. I tutaj jasnym było od samego początku, że Platforma Obywatelska to jest partia szeroka, w którym są reprezentowane różne nurty. Co nie znaczy, że w momencie dopuszczenia do dyskusji projektu, po to, żeby nie wpaść w pewną pułapkę, trzeba było Platforma jako taka, powinna być w 100% bardziej skonsolidowana i zagłosować w sposób... Może partia szeroka robi lepsze wrażenie u władzy niż w opozycji. Być może, tylko że ja rozmawiałem z Adrianem Zandbergiem i on mi powiedział coś takiego: oszukujecie, bo jesteście niewyraziści, albo raz mówicie to, raz mówicie tamto. No jedni koledzy mówią jedną rzecz, drudzy koledzy mówią inną rzecz. Ważne jest, jakie jest stanowisko partii. Może, lepiej, jasne poza, może poza tym lepiej być niewyrazistym na poziomie 20 niż wyrazistym na poziomie 2. No dobrze, ale jeżeli my nie celujemy w kilka procent, bo wtedy można być 100% wyrazistym, tylko w znacznie więcej, i jakby stanowisko Grzegorza Schetyny, zarządu partii i całej Platformy Obywatelskiej było jasne, jakie jest stanowisko, to tylko kilkanaście osób postanowiło się zawahać, prawda, i wyciągnęli kartę do głosowania, nie zagłosowali. Ale to nie znaczy, że stanowisko Platformy nie jest jasne. Nasze miejsce jest z mniejszościami dzisiaj, bo jesteśmy opozycją. Nasze miejsce jest tam, gdzie, żeby wspierać tych wszystkich, którzy są rozjeżdżani przez ten pisowski walec. I to jest jasne. I dlatego trzeba było dopuścić ten projekt do debaty. I dlatego powinniśmy stać obok tych ludzi, którzy w tej chwili są przez Prawo i Sprawiedliwość miażdżeni. Co mnie unicestwia pytanie, że czy pod tym sztandarem i z tym logo można wygrać? Można wygrać, dlatego że można wygrać pod logiem partii opozycyjnej Platformy Obywatelskiej i szerszej opozycji. Jeżeli ktoś myśli, że dzisiaj wybory będą wygrywać tylko ci, którzy nie mają danego loga, no to nie myśli w sposób wystarczająco dojrzały. To teraz wyborcy powinni złożyć samokrytykę. Nie, ja zawsze apeluję, nigdy nie krytykuję. Najgorsze, co może być, jeżeli polityk krytykuje wyborców. Ja tylko apeluję o to, rozumiejąc frustrację, sam byłem sfrustrowany, rozumiejąc to, że ocena zachowania opozycji była taka, jaka była, apeluję tylko, nie dajmy się zwariować, wszyscy musimy ochłonąć i nie możemy dochodzić do takiej konstatacji, że o ile się przydarzyła tego typu historia, jaka była tydzień temu, to że w tym momencie cała opozycja parlamentarna do kosza, a my będziemy szukali kogoś innego. Po to, żeby się za chwilę tym kimś nowym prawdopodobnie tak samo szybko rozczarować. Podoba mi się pana energia. A jeszcze bardziej podoba mi się to, że miał pan odwagę przespacerować w sobotę w miejsce demonstracji partii lewicowych, gdzie wiedział pan, że soli, że sól może i pieprz będzie, ale chleba nie. Każdy musi czasami, polityk, ten zimny prysznic zaliczyć. Natomiast rzeczywiście nie było to miłe, bo to było... Zły byłem, słuchając tego, że głównym winowajcą w Polsce wszystkiego, co najgorsze, jest Platforma Obywatelska. Naprawdę można się było wkurzyć.
Rafał Trzaskowski. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Jarosław Kaczyński w minionym tygodniu kolejny raz udowodnił, że jest geniuszem. Ponad 2 lata temu wsadził do rządu kilka osób, które nigdy nie powinny w rządzie się znaleźć. Pan Waszczykowski zniszczył dyplomację, pan Macierewicz armię, pan Szyszko drzewa. Gigantyczne straty w wypadku drzew, choć nie tylko, będą nadrabiane przez dziesiątki lat. Do tego gejzery głupot i bredni wypowiadanych przez tych 3 ludzi. Otóż jest prawdą, że Mistrale zostały sprzedane do Egiptu. I jest prawdą, że w ostatnich dniach zostały de facto przekazane Federacji Rosyjskiej za 1 dolar. Nie byłoby zapewne tej skuteczności, gdyby nie obecność kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości 23 grudnia 2016 roku przed ołtarzem, przed obrazem a Matki Boskiej Częstochowskiej. Mamy okazję prawie do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami, z niektórymi, jak na przykład na Kairi Bach, po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, na przykład z takimi krajami jak San Escobar albo Belize. Donald Tusk jest ikoną złej głupoty? No, tak się podpisał pod tym, także to jest ikoną tego. Córka leśniczego. I jestem święcie przekonany, że w tej chwili będzie więcej drzew sadzonych niż drzew wycinanych. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. I oto po 2 latach pan Kaczyński zdecydował, że usuwa z rządu szkodników. Geniusz. Absolutny geniusz. Cóż za niezwykły manewr. Jaki kunszt. Absolutny majstersztyk. Gdyby trener Nawałka w pierwszym meczu Mistrzostw Świata wystawił do gry 3 kompletnych partaczy, którzy nie umieją kopnąć piłki, uznano by, że jest niespełna rozumu, a gdyby zmienił ich w przerwie meczu, to raczej nikt nie powiedziałby, że jest geniuszem. Ale, jak widać, w piłce wymagania są dużo wyższe niż w naszej polityce. Nie zmienia to oczywiście faktu, że dość prosty manewr Kaczyńskiego wprowadził opozycję w wyraźną konsternację, bo jej reakcje zdradzały zaskoczenie, nawet nieprzyjemne zaskoczenie. Łatwo jest przecież walić w Macierewicza czy Waszczykowskiego, postacie anegdotyczne. Reakcje opozycji na rekonstrukcję zdradzały nawet pewną desperację, bo oto nadzieję na przyszłość dostrzegano nie w tym, co zrobi opozycja, ale w tym, co zrobi Macierewicz. On jest do końca nieobliczalny, więc on jest na przykład zdolny do tego, żeby wywołać rozłam w PiS-ie i pod hasłem prawdziwego PiS-u na przykład założyć własną partię przeciwko Kaczyńskiemu. Ta rekonstrukcja to jednak jest porażka Jarosława Kaczyńskiego, bo odwołani zostali ministrowie, co do których Platforma składała wnioski o wotum nieufności. W PiS-ie toczyła się ostra walka o stanowiska. Widać, że PiS porzuca twardy elektorat. I mój kolejny gość, dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie za bardzo intensywne jest to biczowanie opozycji? Nie. Bo? Dlatego, że jak się należy, to trzeba biczować. Jak się nie należy, to trzeba wtedy dać chwilę oddechu. Ale to, co się wydarzyło w przeciągu ostatniego tygodnia, to... A co się takiego wydarzyło? Pogubiła się opozycja przy głosowaniu. A dlaczego? Dlatego, że nie chodzi tylko o kwestie światopoglądowe, bo to jest jakby następny temat. Ale to, że będzie w ogóle taka dyskusja i taka debata, było wiadomo od dawna. Dlatego, że PiS nie mógł odpuścić tematu aborcji po 2016 roku i po czarnych protestach. I należało się odpowiednio do tego przygotować. Dlatego, że PiS... No to się przygotowali. No, wyłamało się kilkunastu posłów. Nie, moim zdaniem właśnie się nie przygotowali. Dlatego, że PiS wypowiedział pewien kompromis, który był związany z ustawą aborcyjną z lat 90. I w bardzo taki przemyślany sposób i dla siebie konsekwentny dążył do konfrontacji. Po to właśnie, żeby pokazać z jednej strony rozbicie Platformy, a jeżeli nie rozbicie, to wprowadzić to rozbicie. I wewnątrz... Mam wrażenie, że do tego to chciała raczej pokazać opozycja pozaparlamentarna, lewicowa i skrajnie lewicowa. Nie. Być może nawet celowo podkręciła pewne śrubeczki w tym projekcie, który dla posłów konserwatywnych z Platformy jest nie do przyjęcia. To pełna zgoda. I to, że lewica ta pozaparlamentarna to wykorzystała, pełna zgoda. Dlatego też mówię, że Platforma się do tego nie przygotowała. Dlatego ja mam pytanie, czy pani ma wrażenie, że... Za chwilę wrócimy do opozycji, ale jak już mówimy o lewicy, czy pani ma wrażenie, że projekt
Ratujmy Kobiety zgłoszono, żeby ten projekt stał się ciałem, czy po to, żeby Platformę i Nowoczesną postawić właśnie w głupiej sytuacji? No to spójrzmy na to z dwóch stron. Po pierwsze, to co bo się składamy wydarzyło... projekt, o którym doskonale wiemy, że nie ma, dokładnie ma takie szanse, żeby stać się prawem. No dobrze, ale nie możemy wymagać od kogoś, że w tej chwili od Lewicy, czy wcześniej od PiS-u, nie możemy od nich wymagać, że będą grali tak, żeby partiom, które są w centrum, było wygodnie. Nie, PiS akurat chce zaostrzyć i zaostrzy. To ja nie jestem do końca taka przekonana, czy chce zaostrzyć, czy nie chce. W tej chwili nie ma już wyjścia i on musi też spłacić kredyty, które zaciągnął wcześniej. Właśnie między innymi w 2016 roku. To jest z jednej strony. Z drugiej strony Lewica wykorzystuje instrumenty, które ma do wykorzystania. Oczywiście, że nie mogło się spodziewać tego, że Platforma będzie głosowała za tym projektem. Tak jak pan powiedział, z przyczyn czysto takich światopoglądowych. Tak, tylko jeśli mamy w środę teraz... za dwa dni demonstrację i hasłem nie jest obrona kobiet przed delegalizacją aborcji, tylko hasłem jest to i kolejny protest, już drugi, demonstracyjny, cudzysłów, przeciwko temu, jak głosowała opozycja parlamentarna. Dobrze. To pytam się, o co chodzi? O sprawę kobiet, czy o to, żeby zająć miejsce opozycji parlamentarnej? Ja myślę, że chodzi o obie sprawy tak naprawdę, dlatego że jeżeli mamy takie instrumenty, to tak na nich gramy. I trudno jest Lewicy, albo jeszcze inaczej, Platforma Obywatelska i Nowoczesna zajęły stanowiska partii liberalnych i mówią, jesteśmy liberałami. Jeżeli jesteście liberałami, no to pewne tego typu właśnie projekty powinny być głosowane, przestrzegane, czyli dopuszczone. Czyli wrócę do tego, co powiedziałem panu Trzaskowskiemu. Czyli po prostu trzeba powiedzieć, spokojnie wrzucamy ten projekt do komisji, tam już go pisowcy uwalą. Ja bym powiedziała inaczej. Jeżeli się mówi, że jest się chadekiem, to jest się chadekiem do końca i broni się tej chadeckości. Platforma robi i za co Platforma dzisiaj dostaje baty? Dlatego, że Platforma... Ale Platforma po części jest właśnie chadecka. Marek Biernacki pewnie uznawał, że głosuje przeciwko temu projektowi, bo jestem chadekiem i bronię tego. No więc właśnie, no to jeżeli jestem chadekiem i bronię tego, to jestem konsekwentny dalej. Ja przejrzałam program Platformy Obywatelskiej i to, co powiedział na przykład Grzegorz Schetyna w Łodzi w 2017 roku w październiku. Że kompromis. To idzie, to jest kompromis i to idzie w stronę partii chadeckiej. To jeżeli tak, to dlaczego został Biernacki wyrzucony? Jeżeli tak, to stańcie twardo na stanowisku, tak, jesteśmy... Biernacki, jak moment, rozumiem, jesteśmy chadekami. Ponieważ ustalono dyscyplinę. Złamał. Okej, mówi pan teraz tylko o takich technicznych, wewnętrznych... Ja uważam, że to błąd, że go wyrzucili, ale to jest zupełnie inna historia. Ale zaraz, co innego jest też wewnętrzne, to w jaki sposób mówimy, jest dyscyplina, w ten sposób dyscyplinujemy, są takie i takie nakazy, a druga rzecz to jest to, jaki jest przekaz zewnętrzny. I teraz, jeżeli Platforma za Donalda Tuska od 2010-2011 roku robi krok w lewą stronę, to centrum i lewa strona do zagospodarowania, potwierdza w lewo to... chyba na poziomie gospodarczym bardziej niż obyczajowo. A no więc właśnie, ale była taka mowa, tutaj się odcinamy trochę od kościoła, tutaj właśnie jest lewicowy program, związki partnerskie, in vitro, nic ze związków nie wyszło, takie były hasła. Potem jest Ewa Kopacz, kontynuuje taką drogę, a potem przychodzi Grzegorz Schetyna, mówi, no to my skręcamy bardziej w stronę chadecji. Okej, skręcacie w stronę chadecji, ale to konsekwentnie. I teraz, jeżeli oni mówią, jesteśmy liberałami, ale z takim mocnym wsparciem, z mocną nogą chadecką, no to proszę się nie dziwić partiom, które są w tej chwili poza parlamentem opozycyjnym, że mówią, tak, no to jeżeli wy jesteście takimi liberałami, to jest miejsce dla nas. Pewnie jest. Jak duże, tego nie wiem. A pani uważa, że jest duże? Nie, nie uważam, że jest duże, aczkolwiek ostatnie badania, które są przedstawiane, jak następuje odpływ od kościoła, gdzieś to miejsce się poszerza, ale nie uważam, żeby to było duże i nie uważam, żeby... Jak jest definicja duże? No, co to jest definicja duże? 10% to jest duże. I tak, i nie, dlatego że w tej chwili... To wyparował elektorat SLD, Palikota, razem plus SLD to jest 10%. Tylko... Załóżmy, że SLD to jest lewica. No więc właśnie, tylko jeszcze są dwie kwestie. Możemy sobie zsumować elektorat na poziomie procentów, natomiast trzeba w okręgach wziąć te miejsca i to są zupełnie dwie dobra, różne to zostawmy na boku lewicę w tym momencie. Pytanie brzmi, w którym miejscu jest opozycja? Krótko mówiąc, czy pani uważa, że opozycja jest w takim miejscu, że bardziej jej pomaga nie krytykowanie, czy bardziej jej pomaga
krytykowanie jej, a nawet brutalne krytykowanie. Nawiązuje pan do tekstu Sławomira Neumanna, który powiedział, kto krytykuje opozycję, ten sprzyja PiS? Nie zgadzam się z tym. Nie. Ale ta dyskusja się toczy, bo mam wrażenie, że na przykład wśród dziennikarzy też było dobrze, już dajmy spokój temu Schetynie, bo przecież można ich jeszcze tylko osłabić i co mamy z jednej strony... I nie można ciągle grillować i tak dalej. No więc pytanie... Znaczy, bo są... Bo ludzie sobie pytają. Zadają sobie proste pytanie. Czy ci ludzie mogą nas doprowadzić do zwycięstwa? Dobra, to ile czasu mam na odpowiedź? No, z minuty. Dobra, to uważam, że należy krytykować, jeżeli chcemy mieć poważną alternatywę dla rządzącej partii, bez względu na to, kto jest tą partią. Tylko z konstruktywnej krytyki może być słyszalny głos, czego tak naprawdę chce. Nie słyszałem żadnej konstruktywnej. To jest opozycja jest do bani. No to więc jest właśnie, więc jeżeli jest konstruktywna, no to wtedy może służyć również opozycji. Ale czy z drugiej strony, czy mamy wymagać od, nie wiem, publicystów, czy zwykłych ludzi, którzy mają swoje życie, że oni mają opozycji dawać rady? Czego innego wymagam? Czymże miałaby być ta konstruktywna opozycja? Czego innego wymagam? Wymagam od partii, która chce iść po władzę. Ja wiem, że każdym celem każdej partii jest zdobycie władzy, przejęcie i zdobycie władzy. Tylko jest pierwsze zasadnicze pytanie. Po co? Jaka jest twoja tożsamość? Jakie są twoje wartości? Wszyscy to wiemy. Nie! No to proszę mi powiedzieć, jaka jest tożsamość i wartości Platformy Obywatelskiej dzisiaj? Europa, normalność, rozwój. Utrzymanie 500+, jeśli się da. Nie, to co pan mówi, to jest to program każdej partii, która powinna... Ale dzisiaj jesteśmy w nienormalnej sytuacji, więc musimy sprowadzić program właśnie, do absolutnego minimum. Jeżeli jesteśmy w nienormalnej sytuacji, to program minimum z bardzo twardymi przesłankami. Z przesłankami takimi, które również wywołają emocje. Dlatego, że jak jest nienormalna sytuacja, to populiści wtedy zdobywają scenę. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Europie, proszę zobaczyć, co się dzieje w Stanach. Dobrze, to jak pani jest konstruktywną polityką, to proszę konstruktywnie. A nawet krytyką. A ja powiedziałem co? Polityką. Polityką zawsze. Konstruktywną. No tak właśnie, myślałem. To konstruktywnie poproszę skrytykować i zaproponować. Nie. Bo? Dlatego, że moim zadaniem jest próba oceny. Krytykanctwo. Nie krytykanctwo. Nie krytykanctwo, ale nie jestem doradcą Platformy Obywatelskiej, żeby mówić, co powinni zrobić. Czy pani uważa, że pod tym sztandarem, z tym logo i z tym przywódcą ta partia może doprowadzić opozycję do zwycięstwa? Zacznę od końca. Nie będę krytykowała za bardzo Grzegorza Schetynę. Ja w ogóle nic nie mówię o krytyce. Ja w ogóle nawet mi to nie przyszło do głowy. Powiedział pani pan doktor. Wcześniej o krytykowaniu Grzegorza Schetyny. Powiem, dlaczego nie będę krytykowała, bo co innego jest przywódca partyjny, co innego jest lider. I przypomnę, że Grzegorz Schetyna co prawda w notowaniach zaufania jest równie nisko jak Jarosław Kaczyński, ale Jarosław Kaczyński jako przywódca umiał pociągnąć. Czy Grzegorz Schetyna ogarnął partię, tak bym to bardzo kolokwialnie powiedziała. I wiemy, że partia po odejściu od władzy, bez względu na to, ile ta władza trwa, musi mieć czas na przegrupowanie, na zbudowanie innego frontu, na inne ułożenie się. I na to był ten czas 2 lat. Czy jest dzisiaj wystarczającym liderem? I tutaj zgodzę się z panem, z tym, co pan powiedział, że krytyka ze strony potencjalnych wyborców Platformy Obywatelskiej albo niewyborców PiS-u jest tak duża, że będą czepiać się też o wszystko i nie dadzą żadnego pola tutaj manewru. I to uważam za pewną niesprawiedliwość w stosunku do Grzegorza Schetyny. A jest jeszcze element, o którym wspomniał przed chwilą tutaj siedzący Rafał Trzaskowski, że przepraszam, bo to dotyczy ludzi, a do tego kobiet, ale że towar świeży i pożądany, typu dwie liderki Nowoczesnej, nagle jest traktowany dokładnie tak samo jak towar znany i taki, z którym się, polityczny towar, którym się znudziliśmy, typu pan Schetyna. No dobra, tak. A, to jest ta Lubnauer, ta Gasiuk, nie, to oto one w lipcu to miały być kandydatkami na zbawicielki, a teraz to już nie są. Ale proszę zwrócić uwagę, to co pan powiedział, sytuacja jest nienormalna, sytuacja jest naprawdę wielowarstwowa i tu nie chodzi tak naprawdę o projekt zaostrzenia czy nie zaostrzenia aborcji, tylko pewnej takiej wojny ideologicznej, w którą wkraczamy. A czy tu nie ma ona jeszcze jest na bardzo wielu, ona jest na bardzo wielu płaszczyznach. Czy tu nie ma jeszcze jednego elementu zupełnie innego? I tutaj troszeczkę Polska upodabnia się niestety do Ameryki pod tytułem, no sobie pobawiliśmy się z Trumpem, teraz Oprah niech będzie tym kandydatem. I u nas też jest ta liderka, to może znajdźmy kogoś innego. Nie, tydzień już się opatrzyła, weźmy kogoś nowego. Nie, może to wynika z czego innego, ponieważ nie ma jednego... Dlaczego nie ma czegoś takiego na prawicy?
Bo wiadomo, kto trzyma lejce. No więc właśnie, tak? Tam jest zdecydowany, silny przywódca, który ma te pewne cechy takie charyzmatyczne. To u nas jest wirtualny Tusk. No więc właśnie, jeżeli jest coś czy ktoś wirtualny, no to jest takie poszukiwanie, więc to jest takie absolutnie naturalne. Moim zdaniem ani ci, którzy dzisiaj są na scenie, ani ci wirtualni, to nie oni odegrają rolę w przeszłości i w tych przyszłych wyborach. Opozycja, cała opozycja, zarówno Oni? Nie, nie oni. Po stronie opozycyjnej nie tak, oni? Myślę, że tutaj pojawią się jeszcze... To skąd się znajdą jacyś inni oni? No w 38 milionach, czy nawet 6 chyba jest jakiś potencjał. Być I co, może jeszcze na kogoś scenę nie... I powiedzą teraz być na może, ludzie, by, jeszcze być może ich nie dostrzegamy. Może tutaj nastąpić różne przegrupowanie. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy o opozycji zarówno parlamentarnej, jak i pozaparlamentarnej. Oni się teraz mogą podzielić. Będzie taka porażka w wyborach samorządowych, że będzie należało się naprawdę poważnie zastanowić, co dalej. Bo sumę to poparcia... Już pani to wie? Antycypuję, ponieważ sumy poparcia dla poszczególnych partii... Uważa pan, że PiS z tą swoją ścieżką, z tym swoim kalendarzem właśnie również nie przyspiesza, czy nie wpływa na te wybory samorządowe, żeby właśnie nastąpiło to rozbicie? Bo jeszcze miesiąc temu byśmy powiedzieli, jest duży potencjał do stworzenia wspólnych list samorządowych. Czy dzisiaj jest? Jak dzisiaj Barbara Nowacka czy Włodzimierz Czarzasty stworzą wspólną listę na przykład z Platformą Obywatelską? Nie stworzą, a przy okręgach takich, jakie są, tylko wspólne listy mogą dać jednemu blokowi bądź drugiemu blokowi zwycięstwo. Czyli mamy tę samą sekwencję. Grudzień uderzenie. Dokładnie a w styczniu kompromitacja częściowa opozycji i podział. Dokładnie taka sekwencja jak w zeszłym roku. I powtarzam. Gra. Mhm. Ale w listopadzie będzie jeszcze gorzej, więc to będzie nowy element gry. Nie do końca, bo będzie następowało już wyciszenie, jest po wyborach samorządowych, listopad 2018, jest po obchodach niepodległości 2018, jest nowa rola prezydenta i będzie znowu... Nowa rola prezydenta, tak, no kompromitująco przegranym referendum, w którym frekwencja wyniesie 17%. Nie jestem przekonana, że będzie referendum. Jeżeli będzie, no to z tymi pytaniami to życzę powodzenia, naprawdę. I to będzie fatalne dla nas jako obywateli również. Trzecia rzecz, to już będzie pół roku do wyborów do Parlamentu Europejskiego, w związku z tym to będzie jeszcze ładniejsza twarz PiS-u, więc nie będzie kolejnej takiej, aż takiej może. No, czyli pani jest optymistką. Generalnie tak. Mhm. Czyli będzie tragicznie, ale można się na to przygotować. Bardzo dziękuję. Ja również. Anna Materska-Sosnowska, dziękuję bardzo. Wczoraj mieliśmy w Polsce z dobrych informacji. Tradycyjnie jeden z najwspanialszych dni w roku zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ludzie zjednoczyli się w czymś dobrym i poza zebranymi pieniędzmi jest to wartość wielka, niepodważalna i samoistna. To należy mówić i podkreślać, bo jest dobrze, gdy pokazujemy światu i sobie samym naszą piękną twarz. Nie zmienia to niestety faktu, że ostatnio Polska pokazuje światu i ludziom twarz bardzo brzydką. Dobrze? Nie Polska, ale niektórzy Polacy. Ale jeśli czujemy się odpowiedzialni za to, co się w Polsce dzieje, to jednak Polska i jednak my wszyscy. Bo jest wielkim wstydem dla całej Polski i dla wszystkich Polaków to, jak bardzo często traktowani są u nas ludzie, którzy przyjechali tu, by pracować albo by się uczyć i różnią się od nas, swoich bliźnich, tylko, podkreślam, tylko miejscem urodzenia, pochodzenia, wyznaniem czy kolorem skóry. Powodem zorganizowania dzisiejszego protestu był niedawne pobicie 14-letniej Turczynki na tle rasistowskim. Najprawdopodobniej sprawca miał wykrzykiwać hasła motywowane nienawiścią wobec cudzoziemców, w tym niesławne Polska dla Polaków. Media przedstawiają tą dziewczynkę jako ciemnoskórą dziewczynkę. To nieprawda. Każdy może przyjść i być między nami, jeżeli szanuje naszą tradycję. Nasz rząd kochany, szczególnie w postaci pana ministra spraw wewnętrznych, sprawę bagatelizuje. Liczba takich zdarzeń zwielokrotniła się. Ich jest coraz więcej, dochodzi do co najmniej kilku takich ataków dziennie. Dokładnie tu, w tym parku, w centrum miasta zostałem zaatakowany przez grupę 3 mężczyzn. Zaatakowany bardzo dotkliwie, bez żadnego powodu. Krzyczał coś po polsku, nie rozumiałem go.
Na jego twarzy była złość. Chciał uderzyć mnie jeszcze raz. Widziało to kilkanaście osób, ale tylko jeden człowiek mi pomógł. Cudzoziemiec został brutalnie pobity na tle narodowościowym. Wybito mu ząb, pobito go po głowie, jak i po całym ciele. Został znieważony na tle narodowościowym. Używano słów ty brudasie, ty czarnoskóry. Ja nic od nikogo nie chcę. Chcę po prostu skończyć studia. To wszystko. I mój kolejny gość, pan Salar Farsi, Irańczyk mieszkający w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw taka ankieta personalna, żeby państwo wiedzieli, z kim rozmawiam. Ma pan lat? 61. Urodził się pan w? Iranie. Przyjechał pan do Polski w? W 2008 roku. Dlaczego do Polski? Na studiach przyjechałem. A nie chciał pan potem gdzieś, nie wiem, na zachód Europy, bo zwykle taka jest... Szczerze mówiąc, nie chciałem zostać w Polsce. Wtedy chciałem tylko skończyć studia i wrócić do Iranu. Tylko co pan studiował? Politologię i stosunki międzynarodowe. Podobało się panu w Polsce? No bo skoro pan chciał zostać, to pewnie tak. Bardzo mi się podoba żyć w Polsce, ale nie ukrywam, że jest trudno żyć w Polsce. Dlaczego? Powiem... Powiedzmy tylko, przepraszam, zanim dojdziemy do tego, jeszcze jeden element ankiety personalnej. Pan prowadzi w Warszawie... Kawiarnię. Kawiarnię. Tak. I z tego pan się utrzymuje. Tak, tak. Dobra, to teraz dlaczego jest trudno w Polsce? Uważam, że niektóre polskie prawa dotyczące imigrantów i uchodźców są absurdalne. I są jak sieć pajęcia. Na przykład? Powiedzmy, zaczniemy z na przykład karta pobytu. Kiedy byłem na czas w studiach, karta pobytu jest dawana przez rok, ale nigdy my tego nie dostaliśmy pełny cały rok, tylko było zrobione 9 miesięcy, bo biurokracja jest tak długotrwa i tak jest wolno. Co 9 miesięcy musi pan iść do urzędu i sobie przedłużyć, tak? 3 miesiące trwa. I dalej pan tak ma na tym kartę? Teraz niestety, albo niestety już tam nie załatwię swój prawo, bo jestem uchodźcem i mam inne biuro na załatwienie. Tylko, że ja po prawie 10 lat mieszkanie w Polsce jeszcze nie dostałem obywatelstwo. A zwrócił się pan i dostał pan odmowę. Tak. Od? Od Kancelarii Prezydenckiej. Od którego prezydenta? Pana Andrzej Dudy. Z jakimś uzasadnieniem? Wie pan, dlaczego pan dostał odmowę? Nie. A ma pan jakieś podejrzenia, dlaczego? Teraz mamy z automatu państwo, że jest przeciwko uchodźców, imigrantów. I z tym powodu myślę, że oni z automatu nie chcą. Myśli pan, że 3 lata temu miałby pan większe szanse? W czas PO mi się wydaje tak. Więcej szansu miałem. Bo nie widzę żaden powodu. Skończyłem studia w Polsce. Mam pan pracę? Pracuję, płacę podatki, zatrudniam Polacy. Funkcjonuję normalnie, mówię po polsku. Znaczy warunki, co jest potrzeba, to ja mam. Masz Dąbrowski, mówię. Wszystko jest, ale... Ile zwrotek pan zna? Jeszcze raz? Nie, żartuję. Ile pan zwrotek zna, bo teraz to się 4 śpiewa. Czy tu jest jakaś procedura odwoławcza? Pan zamierza po raz kolejny się zwrócić o obywatelstwo? Ponownie założyłam aplikację na wydanie obywatelstwa i jeszcze czekam. I nie wiem, czy teraz będę czekać... Pan Andrzej Duda, taka wypowiedź przed chwilą ją pokazywaliśmy. Jeśli tylko ktoś szanuje naszą kulturę, to witamy. Jest mile widziany. Jest pan mile widziany przez samego Andrzeja Dudę. Tylko pan tego nie czuje jakoś. Nie, niestety nie. A mówił pan o prawie i o tej sieci pajęczej prawa. A ludzie, no bo ludzie są najważniejsi. Czy się fajnie żyje w jakimś miejscu, czy nie? Jak to jest? Gdzie jest ta kawiarnia? W którym miejscu? Ja uważam, że niektóre Polacy są bardzo gościnni. Niektóre. No niektóre. W każdym kraju jest niektórym. Nie możemy generalizować. My mamy takie poczucie, że jesteśmy narodem gościnnym, z czego wynikałoby, że nie niektórzy, tylko że wszyscy albo prawie wszyscy są gościnni. Ja nie mogę powiedzieć wszyscy, bo wszyscy już jest generalizowanie. A może pan powiedzieć, że większość? Mogę powiedzieć większość, bo uważam, że większość są gościnni. I uważam, że
Większość tylko są... Na co dzień nie chodzą do ciebie i mówią, że bardzo cieszymy się, pan tutaj mieszka. A mniejszość, która jest niegościnna, to... Mniejszość jest zawsze głośna, jak ONR. Mniejszość zawsze krzycze. A większość... No oczywiście. A słyszy ich pan, że tak powiem, nie mówię tylko w telewizji. Gdzie ja mam lokal? Na Miodowej. Na Miodowej było marsz ONR-u. No i co? I co? No niech pan powie. Ciche pozwolenie na rasistów i ciche pozwolenie na taki... taki. Ale był jakiś incydent, czy spokojnie marsz przeszedł? Ja miałem incydent. Jaki? Zniszczyli lokal, narysowali wandalizm. Co narysowali? Nic, tylko z sprayem. A tak się zastanawiam, bo pan mógłby, przepraszam, robić za Francuza, Włocha, Hiszpana. Skąd oni wiedzą, że pan jest... No idę, kurczę, ulicą Miodową, skąd mam wiedzieć, że ta kawiarnia to tam właściciel Ale niestety dla tych część ludzi nie jest ważne, bo ja w studiach miałem kolegów z Hiszpanii, z Włochy. Oni też niestety spotkali tak samo. Znaczy, mi się wydaje, oni nie tak segregują między... Znaczy, to może nawet nie jest, że tam Bliski Wschód, tylko po prostu za karnację raczej ciemniejszą, tylko tak? Tylko oni uważają Polska dla Polacy. To nie jest ważne, że jesteś z Hiszpanii, czy jesteś z Włochy, czy jesteś z Turcji, z Iranu, z Bliski Wschód. Nie jesteś Polakiem. I to jest najważniejsze. A gdzie pan mieszka? W Warszawie. Ja wiem, tak domyślam się, jak pan pracuje w Warszawie, ale tak w której części Warszawy? W Śródmieści. I w jakimś bloku, budynku, tak. Apartamentowcu, tak? Tak, tak, tak. No jak sąsiedzi? Niestety w Warszawie żyć wygląda inaczej. Znaczy nie spotykam dużo sąsiedzi. Tak, to jest takie anonimowo. Trochę tak jest, ale to nas wszystkich dotyka. Tylko chodzi mi o to, czy pan ma sytuację, w których czuje się pan gorzej niż chciałby się pan czuć, ze względu na to na przykład, że ma pan karnację ciemniejszą niż na przykład ja? Nie. Nie ma takich sytuacji. Mi się wydaje, że w Śródmieści Warszawa już w ogóle nie jest Polska. Jak ja zawsze mówię, Warszawa nie jest całą Polską. I Śródmieści... Nie jest Ameryką, nie? Dokładnie, dokładnie. I Śródmieści Warszawa też nie jest całą Warszawą, bo na Ochocie albo na Pradze w ogóle inaczej. Czy pan ma wrażenie, bo powiedział pan, że za poprzedniej władzy to byłyby pewnie większe szanse na to obywatelstwo niż teraz. Czy pan ma poczucie, że dziś atmosfera w Polsce wokół uchodźców, wokół obcokrajowców, wokół ludzi o ciemniejszym kolorze skóry jest inna niż parę lat temu? Uważam, tak. Od 2015 do dzień dzisiejszy różne zdarzenie rasistowskie zdarzało i było ciche pozwolenie i nie było żaden... Ciche pozwolenie władzy? Władzy. Na to, że nic nie robili z tym. A słyszał pan, ostatnio powiedział premier a propos tego pobicia, premier Morawiecki a propos pobicia dziewczynki tureckiego pochodzenia 14-letniej, że nie ma miejsca w Polsce na rasizm. 2 czy 3 dni temu minister spraw wewnętrznych, pan Brudziński, powiedział, że wszelkie takie ekscesy to muszą być pacyfikowane, winni karani. Czy pan myśli, że to są tylko takie słowa, formułki, z których nic nie wynika? To są tylko rozmowa. Przez rozmowę ja mogę wszystko powiedzieć, ale w praktyce wygląda tak samo, jak widać. Codziennie albo co miesiąc jest jakieś zdarzenie. Ja mi się wydaje, że są większe zdarzenie, tylko nie są założone w komendant policyjny. Jak pan myśli? Znaczy, więcej rasistów i takich ataków zdarza w Warszawie albo w całą Polsce, tylko niektórych nie idą do komendant policyjny, bo albo nie mają znajomość języka polskiego, albo boją się, albo w ogóle mówią dobrze. Nic to nie będzie wynikało. Na dokładnie. Końcu, a niech pan powie, bo de facto stawia pan władzą w polskim i to tego najwyższego szczebla bardzo poważny zarzut. To jest de facto jakby przymykanie oka na rasizm. Jest to szalenie poważny zarzut. A czy pan sam dla siebie poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak robią? Nienawiść? A co to myśli pan, że
oni nienawidzą, czy oni wiedzą, że ta nienawiść jest i trzeba ją politycznie zagospodarować? Wydaje, że oni mało w życiu czuli miłości w sercu. Znaczy nie byli kochani. Ale teraz mówię o przedstawicielach władz, czy o tych, którzy na przykład z ONR, którzy idą? Ludzi. Ja mówię tylko o grupa jako ONR. Czyli nie byłem kochany, więc nienawidzę. Coś takiego. W domu nie byli kochani, bo jak to można nie kochać drugiemu człowieku? Co mamy różnicę? Z kolor skóry, i kolor włosy, i oczy, i tyle. Mhm. I każdy indywiduał jest szanowany. A jak pan słyszy, no bo podejrzewam, że z tego paragrafu mogliby ewentualnie wyrażać wobec pana jakieś negatywne uczucia typu, a ty to jesteś terrorysta, tak? No, muzułmanin. Dokładnie. Jest pan w ogóle muzułmaninem? Nie, jestem ateistą. Jest pan ateistą. No to trochę nie pasuje do obrazka. Niestety. A słyszał pan, że jest pan terrorystą? Oczywiście. Tak? W jakich sytuacjach? Sytuacja była... Kiedy otworzyłem lokal, byłem naprzeciwko, lokal stałem i piłem kawę i dwa facetów tak krzyczyli, że ty terrorystów. Reagował z tym słowem lej do swój kraju. Mm. I reagował pan jakoś? Nie, uśmiechał. Co można robić w takiej sytuacji? Nie, myślę sobie, że jak pan się uśmiechał, to może jeszcze bardziej by ich to... zagotowało. Oczywiście, ale co można robić, bo z takimi ludźmi nie można ani dyskutować, ani są intelektualami, że siedzieć i powiedzieć, ja nie chcę ci pouczyć historia Polski po II wojnie światowej, że Polacy też byli imigranci. Nawet w Iranie. My mamy cmentarz polski. Tysiące dzieci, którym pomogliście. Tylko co, ja muszę zacząć... Polskich dzieci, warto powiedzieć. Polskich dzieci. Nauczyć tej ludzi historia Polski. Może my powinniśmy to robić. My. Uparł pan się, żeby być w Polsce. Tak. I dobrze. To ja panu serdecznie życzę tak na krótką metę, żeby tych incydentów było mniej, żeby pan spotykał... więcej ludzi życzliwych i w ogóle nie spotykał tych nieżyczliwych albo złych, a że życzliwych jest wielu światu i ludziom to widzieliśmy chociaż wczoraj przy okazji orkiestry, a na w dłuższej perspektywie serdecznie panu życzę, żeby pan miał takie głębokie poczucie na podstawie tego, co pan widzi, czuje i czego doświadcza, że warto było się upierać, żeby w tej Polsce mieszkać i żyć. Zgadzam się i bardzo dziękuję, że zaprosiliście mnie. Bardzo miło było pana gościć. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Dzięki. Serdeczne dziękuję dzięki. Bardzo. Na zakończenie chciałem jeszcze z pewnym rozrzewnieniem, a może i melancholią, wspomnieć o Antonim Macierewiczu, który wprawdzie dalej będzie dowodził, że katastrofa była zamachem, ale już nie w tym blasku, który się wokół niego roztaczał, gdy hołdy składali mu patrioci, w tym patriota największy. Tak, Antoni, jeszcze raz Antoni. Tak, Antoni, jeszcze raz Antoni nie jest już niestety ministrem obrony, ale też ile przez minione 2 lata osiągnął. Po raz pierwszy od 10 lat Polacy mogli powiedzieć, że czują się bezpiecznie. Po raz pierwszy od 10 lat Polacy mogli powiedzieć, że są dumni ze swojej armii. No i to jest niesamowite. Przez ćwierć wieku Polacy nie mogli powiedzieć, że są dumni ze swojej armii, a teraz dzięki panu Macierewiczowi i wyrzuceniu wszystkich najlepszych generałów z tejże armii mogą powiedzieć, że są dumni. No to jeszcze najnowszy Newsweek. A w Newsweeku bitwa o koronę królów, czyli jak to z tym serialem TVP było. Poza tym bardzo ciekawy wywiad z Anne Applebaum i Radosławem Sikorskim. Serdecznie polecam najnowszy numer Newsweeka. Ta lektura zajmie państwu parę dni i gdy tylko państwo skończą, to znowu będzie następny poniedziałek i znowu się zobaczymy, z czego się bardzo cieszę. Wszystkiego dobrego, proszę uważać na mrozy. Do zobaczenia.